Siema, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. Dzisiaj chcę Wam pokazać, jak się jeździ Riverside'em 920, który przeszedł gruntowny remont i wymianę amortyzatora. Siedeczko zatrzymam, żeby Wam parę rzeczy pokazać. O. Tak wygląda rower z sakwami Elops. O, macie dokładne dane sakw 2x15. Zaraz ktoś się zaśmieje, bo co to jest. No, ten rower to w zupełności, wiecie, wystarczy. To jest rower do długich dystansów, wycieczek. Komplet, tylnie oświetlenie Sigma. Tak działa tylnia, mocna. A to drugi, to taki chiński paździerz, coś tam działa, 5/60. Tak go będę wymieniał. Tylni napęd to znacie, jaki jest. Kaseta 11-rzędowa. Z przodu jest tylko kaseta jednorzędowa. Oczywiście łańcuch był myty, nasmarowany specjalnym olejem do łańcucha. Jak widać, wszystko ładnie, czyściutkie. No i SRAM. Jak widzicie, jest przekładnia biegów SRAMa. Więc możecie sobie znaleźć pewne rzeczy na po prostu stronie Decathlonia. No, to są opony Bitwin, Trekking Speed, Protect Plus, rozmiar moich opon. Amortyzator jest firmy Spinner. No, to jest pod koło 29, tu mam koła 28. A już Wam tłumaczę, dałem większy amortyzator po prostu po to, żeby fajniej się jechało i żeby mostek mieć wyżej. A teraz dzięki temu, że mam mostek wyżej, to jadę w pozycji prawie wyprostowanej, więc mi się to podoba. I co jest najfajniejsze, musiałem tutaj dać tylko jedną podkładkę o takiej centymetrowej wysokości. I to jest wszystko. I to wszystko zajebiście działa. I przednia lampka tak daje. Ale może też na czerwono. Więc widzicie, to jest taka lampka ogólnie odblaskowa. Tak planuję zakup czegoś lepszego jeszcze tutaj na tą stronę. To sobie to przesunę bardziej tu, a to praktycznie tu. I też będzie zajebiście. Chyba że to nie pozwoli, to wtedy przerzucę na tą stronę. No, a tak tu powiem szczerze, spinner nie jest to pompowany. Jest to po prostu, którym się dokręca, zresztą widzicie sami, regulacją. Bez pompowania jest to sprężynowo-olejowa konstrukcja i zajebiście działa, powiem Wam szczerze. Nie, tu po prostu powiem szczerze, nie ma jaki to jest model, no ale kogo to by obchodziło. No i tak się prezentuje mój rower po prawie całkowitych modyfikacjach wszelkiego rodzaju. Jest po gruntownym myciu, smarowaniu wszystkiego, czyszczeniu. Sami zresztą widzicie, że nawet piasta tylnia jest ładnie wypucowana, wypolerowana. Wszystko się błyszczy i nic nie muszę mówić. Płyn hydrauliczny, bo mam tu hamulce tarczowe hydrauliczne, nie są to powietrzne. Jest to hydraulika, płyn był wymieniany rok temu, więc nie ma potrzeby, wszystko pięknie działa. Nie mam w ogóle z niczym problemu, ani innych zarzutów. Proszę bardzo. 920. Najmocniejszy model, jaki był dostępny wtedy. I już bardziej, jakby powiedzieć, wypasionego, dowalonego bajerami nie ma. Jest tylko jeszcze Riverside E, ale to jest elektryk. Nie za bardzo go polecam. I tyle. Stop aluminium, który zastosowano w tym modelu. A co tu się stało? O, tu czymś przytarłem lakier.
I to bardzo. No nic, się zamaluję lakierem. Bezbarwnym i też będzie dobrze. No. Ja już nawet powiem wam szczerze, wiem przy czym, bo ja tu woziłem przez trochę lat ten zapięcie rowerowe i łańcuchem przytarło. No dobra, to by było na tyle i mam nadzieję, że film się będzie podobał. Trzymajcie się.